Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zauważyłem dzisiaj na moim kanale taką ładną liczbę 9000 subskrybentów. Chciałbym w związku z tym wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał, w jakiś sposób identyfikują się z tym, co na nim się dzieje, podziękować i złożyć też życzenia, żeby to Słowo Boże rzeczywiście stawało się ciałem i żebyśmy mogli wiązać się jeszcze bardziej z Chrystusowym krzyżem, który jest dla nas mądrością i mocą Bożą. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii też widzieliśmy, jak Pan Jezus przychodzi. Nakazuje gorączce, żeby wyszła, odeszła od teściowej Piotra. Chciałbym tak na marginesie tylko wspomnieć o różnych błędnych interpretacjach. To nie znaczy, że następcy Piotra, czyli papieże, muszą mieć teściowe, czyli muszą mieć żony. Z tego nie można wyprowadzać takich wniosków. Tutaj jakby ktoś wyprowadził wniosek, że no święty Piotr dlatego Pana Jezusa zdradził, bo uzdrowił teściową. Bo teściowa to... I tutaj różne kawały można by było dołączyć tego typu, jak powiedzmy przyjeżdża teściowa do zięcia i zięć się pyta, mamusia na długo do nas przyjechała? Na tak długo, aż wam się nie znudzę. O, to nawet mamusia się herbaty nie napije. Takie różne własne doświadczenia możemy przerzucać na Słowo Boże, ale to nie jest sposób tłumaczenia. Nie wyprowadzamy z tego takich właśnie wniosków, tylko wyprowadzamy to, co rzeczywiście Pan Jezus chce do nas powiedzieć. Dlatego też na początku warto sobie uświadomić, że najpierw Pan Jezus chce nas korygować, zmieniać nasz sposób myślenia grzeszny na swój własny sposób myślenia. A jeżeli chodzi o celibat, o bycie bezrzędnym dla Królestwa Bożego, to już i sam Pan Jezus dał przykład swoim życiem i mówił, że tam po drugiej stronie ani żenić się nie będę, ani za mąż wychodzić, a więc bezżeństwo dla Królestwa Bożego jest takim znakiem tamtego świata, który nas czeka. Moi drodzy, co mnie czeka? Zobaczymy. Pojutrze wybieram się na pielgrzymkę do Libanu, do świętego Szarbela, więc być może tak się zdarzy, że z tym nagrywaniem różnych naszych rozważań będzie pewna trudność, a może nie. To zobaczymy. W trakcie tego pielgrzymowania później zobaczymy, co dalej. Do 14 września, mam nadzieję, 14 września, jak Pan Bóg pozwoli, wrócić do Polski i tutaj przeżywać ten szczególny dzień podwyższenia Krzyża Świętego i stanięcia z całą Polską pod krzyżem. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony patron naszego sanktuarium, właśnie był ochrzczony, a nawet też urodził się i był ochrzczony 14 września 1947 roku. Myślę, że to jest szczególny dzień, w którym trzeba razem z księdzem Jerzym też stanąć pod krzyżem, bo przez krzyż właśnie idziemy do nieba. I w tym znaku krzyża jest też nasza moc, nasze zwycięstwo i błogosławieństwo. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.